Aleksander Majewski, magazyn gorące pytania. Telewizja w Polsce.pl kłaniamy się w drugiej odsłonie naszego programu. A dzisiaj drodzy widzowie, rozmawiamy na temat zabójstwa jaroszewiczów. Kto był sprawcą czy nowe fakty, które ostatnio się pojawiły rzeczywiście są jakimś przewrotem kopernikańskim w tym śledztwie, a będziemy o tym rozmawiać, tak jak w pierwszej odsłonie z Mariuszem Sokołowskim. Uniwersytet Warszawski Obecnie kiedyś były rzecznik komendy Głównej Policji i Dariusz Janas były policjant kryminalny pierwszy policjant dochodzeniowy który był na miejscu, zdarzenia w poprzedniej odsłonie Dariusz Janas wspomniał o tym, że były to takie zapiski odnośnie wspomnień takiego człowieka który miał już życie za sobą ale po cóż w takim razie tortury po cóż tyle zawrotu głowy wokół tej sprawy czy coś pana po latach dziwi w tej sprawie Panie doktorze, nie, dziwić dziwi, nie dziwi natomiast to jest zawsze to jest kwestia właśnie tych teorii które sobie my dzisiaj czasami dorabiamy czasami no staramy się sami, prze, przeprowadzić takie własne śledztwo w swojej głowie dlaczego był ta, to ten człowiek w zainteresowaniu. Z, przestępców. No bo z jednej strony mówimy tutaj o motywach. jaki jest najczęstszy motyw? łamania no motyw rabunkowy i tutaj bardzo wiele jest publikacji, bardzo wielu głosów ekspertów, którzy mówią, że to nie mógł być motyw rabunkowy, że mógł być inny. No bo przecież tych wiele rzeczy wartościowych, cennych w tym domu zostało. Na ile są wartościowe, na ile cenne, to myślę, że Darek będzie mógł więcej na ten temat, na ten temat powiedzieć. Natomiast jeżeli rzeczywiście nie zabrano tych rzeczy, które były stanowiły jakąś wartość dla dla, dla złodzieja, no to zaczynamy myśleć, co. To takiego się stało, a potem już dopasowujemy pewne pe, pewne wątki. I tu się pojawia kwestia wątku działania służby bo jest to człowiek, który mógł mieć jakieś informacje, jakie też do końca się nie, nie mówi. Ale zgodzę się też z tym, co było tu wcześniej powiedziane, że jednak wtedy, kiedy ktoś jest już ileś lat po tym, jak był na danym stanowisku, to jego wartość pod kątem wiedzy, pod kątem tego, co może mieć, jest mniejsza. Chociaż też nigdy nie można wykluczyć, że może gdzieś tam w głębi, w tej szafie, w tym sejfie miał dokument, który będzie dyskredytujący. Kogoś i to to było w zainteresowaniu, zainteresowaniu przestępców, ale to są cały czas niepotwierdzone dywagacje. I jako funkcjonariusze policji, ci, którzy czy byli na miejscu, czy potem którzy analizowali tę sprawę, oni muszą opierać się na dowodach. A poszlaki też są różne i wersje kryminalistyczne też są różne, które są potem podejmowane i sprawdzane. Tak jak Pan wcześniej wspomniał. Lat minęło sporo. Od tego 92 roku sprawa była wielokrotnie analizowana. Nie tylko przez tą pierwszą grupę, ale potem, jak zazwyczaj ma to miejsce w takich sprawach, oddaje się to ludziom, którzy mają mieć czyste spojrzenie, inne i analizować krok po kroku zabezpieczone dowody, zabezpieczone materiały, relacje świadków, bo być może trafią na coś, co w pierwszym etapie umknęło tym, którzy byli na miejscu zdarzenia. I tu znowu weryfikuje się kolejny raz przyjęte wersje albo też nowe wersje. No, jedną z tych wersji jest rzeczywiście. Współdziałanie, jakiś udział służb jeszcze w 1992 roku, w czasie też dosyć. Dziwnym dla naszego kraju, to też się nie oszukujmy to też może dawać smaczku całej tej historii. To jest wielkich przemian. To jest wielki przemian. Jak, powiedzmy sobie też wyraźnie, to jest słabość służb w tamtym czasie, słabość policji, słabość, słabość prokuratury, nie, nie, nie wszystko to takie jest płynne, nieunormowane jest. No tak, tak jest, i to są, i to i wtedy no, braki te, jeżeli chodzi o technikę kryminalistyczną, te, które dzisiaj dzisiaj mamy, no i to wszystko prowadzi nas do tego, że mamy do czynienia oto z takim przestępstwem, z przestępstwem poważnym, przestępstwem dotyczącym znanej osoby. I nagle, no jeszcze dochodzi do tego, że przestępstwem nie, wy, nie, nie, nie wykrytym przez lata. No i to jest właśnie cały czas dywagacje dotyczące motywu. jeśli my do końca nie będziemy wiedzieć, jaki był motyw działania sprawców, to my będziemy dywagować na ten temat i dzisiaj, i za 10, i za 15, za 15 lat. Rzeczywiście będziemy dywagować, ale skupmy się na faktach. Dobrze, przyjmijmy, że było, to był to czyn o charakterze typowo rabunkowym. To po cóż te tortury? Czy często się zdarzają takie sytuacje, że włamywacz, złodziej, przestępca, który porywa się na majątek ofiary, decyduje się na tak drastyczne kroki? Bo można zwrócić uwagę, że były to chyba środki bardzo wyrafinowane, okrutne. Z drugiej strony wielu dziennikarzy, śledczych, obserwatorów, komentatorów zwraca uwagę, że nie zginęły rozmaite, wartościowe przedmioty. Myśmy rozmawiali już na ten temat w kuluarach, ale proszę odpowiedzieć na te pytania, na te wątpliwości. Naszym widzom Więc po pierwsze, zaczynając chociażby od śladów na miejscu zdarzenia, ja przed tym jak pracowałem przy przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu, przez 10 lat pracowałem przy kradzieżach z łamaniami i to na śródmieściu. W związku z tym, praktycznie codziennie 2 trzy włamania musiałem przeprowadzić oglądzinne rozmowy, szukać sprawców. A więc jestem przyzwyczajony do wyglądu, jaki zostawiają sprawcy włamania w celu rabunkowym, a, a co innego tacy, którzy chcą ukraść dokumenty lub jakieś rzeczy, o których my nawet nie wiemy. Otóż powiem tak, jest faktem, że za czasów mojej służby byłem też do czynienia z działaniami służb specjalnych, gdzie było włamanie np. do jakiegoś tam budynku pana Atasze, do włamania do jakiegoś tam polskiego polityka i wtedy, powiem szczerze, od razu wiedzieliśmy, że to służby, bo to jest inny typ. To znaczy, coś porozrzucane trochę rzeczy, tak bez ładzie, ale bez ładu i składu, skradziono, nie wiem, dwie butelki wódki, whisky, jakiś świecznik i nic więcej. I wtedy wiedzieliśmy, że a się szafy wszystko potwierane, więc najprawdopodobniej poszły jakieś ważne dokumenty, coś co było istotne dla sprawy. Ale jak mówię, to były tajne służby. I cały szczęście do dysponu dla mnie to zostało tajne. Czy w tym przypadku było inaczej? Natomiast w tym przypadku było to ewidentne działanie sprawców, którzy szukają pieniędzy. I co więcej, to właśnie działanie wskazywało również... Był pośrednim dowodem na tych sprawców, których my wytopowaliśmy. Bo właśnie to byli tacy, zwykli, prości złodzieje, którzy za wszelką cenę chcieli coś zdobyć. Jeden z głównych podejrzanych wcześniej już dokonał podobnych czynów i zawsze mówił w ten sposób, że po co się włamywać i szukać, jak można złapać właściciela za gardło i wydusić z niego, co gdzie ma. I to był ewidentny przykład jego działania. Tym bardziej, że podobny czyn miał miejsce rok wcześniej też w Aninie, gdzie jedna starsza pani była. Jest, podobny sposób związana i duszona, żeby powiedziała, gdzie schowała jakieś wartościowe rzeczy. Tutaj też powiedzmy wyraźnie, że to jest ten czas, te lata 90., początek, to jest ten bardzo dziki czas w, w Polsce, gdzie, gdzie mamy do czynienia z grupami przestępczymi, tak. które się trudnił tego typu, tego typu działaniami. Metody są bardzo, po, te bardzo metody, te podobne. Te metody były podobne, ale mówię, to jest inny tryb działania. I tutaj mówimy o torturowaniu. Było torturowanie w postaci chociażby właśnie założenia tej pętli na szyję, ale to było tylko, wydaje mi się, po to, że nie mogli otworzyć jednego sejfu. Ten sejf został nieotwarty do, do, do końca. Bardzo dobry sejf, szyf cyfrowy z jedną gałką przekracaną w lewo w prawo. Naprawdę jeden z trudniejszych sejfów, jakie są w tej chwili w ogóle na rynku, były w dawnych czasach i teraz są. Okuty z betonem nie do ruszenia. I, i wydaje mi się, że oni chcieli nic go uzyskać numer te szyfry. A on niestety ich nie znał. Naprawdę nie znał tych A co z różnymi przedmiotami wartościowymi, bo na to też Wartościowe uwagę. przedmioty, które pozostały to są wartościowe w typie muzealnym. Wartościowym jestem mikrofon, wartościowa jest ta ale to nie stanowi wartości dla przestępcy. Przestępca musi mieć pieniądz od razu. Pamiętajmy, że w tego typu sprawach, gdzie jeszcze było wymuszenie rozbójnicze, bo tak ktoś zaczęło, nie zabójstwem, nie kończył się już zabójstwem, pozbycie się rzeczy takich z ognia jest bardzo ciężkie. Pasażerzy też wiedzą, co komu można ukraść. Tak więc najprawdopodobniej te rzeczy, które my sklasyfikowaliśmy, które zginęły, to było na przykład dolary, dlatego że jeden z synów oddał pieniądze ojcu, ojciec schował je do sejfu. I tych pieniędzy w Sejfie nie było. Nie było małego pistoleciku, nie pamiętam jaki kaliber ale to 22 chyba. To był pistolet, który był takim pamiątkowym, który po prostu on trzymał sobie w szafie, tak, żeby trzymać. A ten pistolet też do tej pory się nie odnalazł, nigdzie nie było śladów po nim. On zresztą był niewidencjonowany, więc też ciężko ustalić. Zginął na prawdopodobnie zegarek Schauhausen-Złoty, który też nie miał potencjalnie żadnego wyglądu. Miał tą zaletę dla złodziei, że był po prostu złoty. I takie drobne rzeczy, ja i właśnie wśród tych drobnych rzeczy zginął też nóż. To było takie główny ślad. Na co tenu, zwraca uwagę szczególną Andrzej Jaroszewicz, jeden z synów. Tak, ale pan Andrzej Jaroszewicz można powiedzieć. Nie do końca wszystko wiedział, nie do końca to wszystko poznawał, bo ja historię noża poznałem do no tyle dokładnie, że najpierw przeanalizowaliśmy, skąd taki nóż mógł się znaleźć. Okazało się, to było kilkaset sztuk wyprodukowanych specjalnie dla rządu fińskiego, które rozdawali w prezencie głową państw i ważnym VIP-om przyjeżdżającym ze świata. Także tych noży bo to był tak, tak charakterystyczny nóż, że jego w sprzedaży nigdy nie było. To była ręczna robota specjalnie na zamówienie rządu fińskiego. I taki nóż, który skracił od Jaroszewicza, który mieliśmy na zdjęciach, odnalazł się we Wrocławiu w budynku WEM. Dwa trzewem jeden, nie wiem dwa, bo to dwa pokoje z kuchnią, w budynku u jednego ze sprawców. To by musiał być naprawdę zadziwiający zbieg okoliczności, żeby taki nóż znalazł się tam. Tym bardziej, że według zeznań, znaczy wyjaśnień później oskarżonego wynikało, że on ten nóż miał już dwa-trzy lata wcześniej, że z tym nożem chodził, że wszyscy go u niego widzieli, że z tym nożem był w sanatorium, był w szpitalu, bo potrzebował ten nóż do otwierania konserw i tak, dalej, i tak dalej. To wszystko ja sam osobiście zweryfikowałem, a przesłuchując około 20 osób, którzy mogli ten nóż widzieć. Co więcej, wszystkim tym osobom pokazywałem komplet podobnych noży i nigdy tego noża nie rozpoznali. Na ostatnim przesłuchaniu jeden ze świadków, co jest charakterystyczne, powiedział, podszedł do stołu i podniósł ten właściwy nóż do ręki. Już myślałem, że go poznał i w związku z tym cała sprawa upada. A on go obejrzał i... Proszę pana, gdybym taki nóż w życiu raz zobaczył, to bym go do końca życia zapamiętał my Przy tego typu sprawach niestety bardzo często już ja wspominałem o tym, że koncentrujemy się na tym, żeby rozważać różne wersje i rzeczywiście śledczy muszą koncentrować się na tym, żeby wziąć pod uwagę różne wersje śledcze. Oczywiście analizując to od tej najbardziej prawdopodobnej, tak jak tu jest włamanie i chęć pozyskania jakichś rzeczy wartościowych, cennych pieniędzy po te najbardziej, najbardziej nie, nie, niewiarygodne. Nieraz mówi się o tym, żeby przewiduj, przewiduj nieprzewidywalne, i to, co może się wydarzyć. Natomiast doświadczenie każe podpowiadać, tak, że najczęściej te wersje najbardziej proste najbardziej takie, które mogło, mogą mieć miejsce które nam się wydają, że aż aż tak proste, że mało prawdopodobne one są tak naprawdę najbardziej wiarygodnymi czy to weźmie się pod uwagę zabójstwo Beksińskiego czy jakąkolwiek inną sprawę gdzie, gdzie na samym początku się tak, że śledczy no, biorą sobie my, my myślą o tym żeby rozważać jakąś, jakąś górnolotną motywację działania sprawców a potem okazuje, się, że to jest ta najprostsza, na, 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 najprostsza do wytłumaczenia też tylko. Znaczy, kwestia tak Znalezienia dowodów, bo dzisiaj taką sprawę to już... właśnie chciałem powiedzieć, bo to też charakterystyczna rzecz. Jeden z ludzi Solidarności, typowany na przyszłego premiera Polski, on u nas w skryptonimie był nazywany docentem, został zamordowany nad Wisłą ciosem w głowę. E, oczywiście, ponieważ w tym czasie również służby pilnowały go, można powiedzieć, więc było prawdopodobne że, prawdopodobne, że i służby mogły tego dokonać. Co się okazało? Służby wiedząc, że wraca do domu, odstąpiły od pilnowania. Zapisali, wraca do domu, natomiast człowieku, temu człowiekowi zabrakło benzyny i zatrzymał się przy drodze, ponieważ był profesorem, w związku z tym spokojnie sobie czekał na pomoc. Młodzi ludzie, którzy wracali ze starówki w stanie nietrzeźwym, chcieli od niego wydobyć pieniądze. Jeden z nich zadał mu cios takim drągiem w głowę, zabrał mu zegarek, parę złotych. I tak zwykły bandyta, można powiedzieć, zabił człowieka, który był. Prawie na świeczniku. Myślę, nie wiem, czy gdyby doszło już potem do tej przemiany, czy w tym czasie nie zostałby nawet premierem Polski. Moglibyśmy czuć się spokojni, ale co w takim razie z hipotezą, która wypłynęła w końcu z gumachu Komendy Głównej Policji z Biura Wywiadu odnośnie tej hipotezy dotyczącej dokumentów, jakie miał posiadać Piotr Jaroszewicz? Chodzi o te dokumenty, które miały rzekomo pochodzić z pałacu w Radomierzycach i słynne archiwum hitlerowskie. Czy rzeczywiście jest coś na rzeczy i skąd w takim razie takie teorie w końcu nie ze strony dziennikarzy, którzy różne dywagacje lubią mnożyć, ale właśnie z Komendy Głównej Policji? W polizji, czyli, jednak coś było na rzeczy, ktoś może powiedzieć. Ale, tak, ale skąd się biorą tego typu, tego typu jak sam pan wspomniał, to podkreślę wyraźnie, hipotezy? To jest hipoteza, czyli założenie, które jeszcze nie jest potwierdzone. Bardzo często przy takich sprawach niewyjaśnionych po, po latach czeka się na różnego rodzaju informacje. Czasami, że ktoś przekaże informacje, siedząc właśnie w trakcie wyroku, że być może ktoś będzie w celi siedział z kimś innym, kto zechce rozmawiać o tej sprawie. Czasami to są osobowe źródła informacji i nagle okazuje że mamy. Taką informację, która jest bardzo ważna dla, dla danej sprawy. I tu podejrzewam, że też tak było. Czyli gdzieś jakieś informacje dotarły do, do policjantów. Policjanci muszą współpracować z, ze źródłami, które nie, które nie, nie, nie zawsze działają zgodnie, zgodnie z prawem. I te informacje, które trzeba było zweryfikować. Ta informacja dosyć szybko przebie, przebiła się do opinii publicznej. Ktoś za szybko coś powiedział, no i nagle właśnie jest taka, taka hipoteza, która brzmi znowu. Bardzo, bardzo w sposób tajemniczy, sensacyjny, fajnie jest o tym mówić. Trochę przy takich sprawach ja patrzę na to, jak na poszukiwanie bursztynowej komnaty. My już prawie jesteśmy bardzo blisko, już kopiemy w kolejnym miejscu, a potem okazuje się, że tak jesteśmy bardzo, bardzo daleko. Ja sam muszę powiedzieć, że z zainteresowaniem patrzyłem na to, odebrałem tę informację o tym, że ten człowiek przyznał się do tego. Mówimy o Dariuszu S. Tak jest o, o tym Dariuszu S., który przyznał, przyznał się do tego, że brał udział w tym w tym zabójstwie. Nie, nie znam akt sprawy, no nie, nie, nie jestem już w policji, mm. więc więc mi jest cokolwiek na ten temat powiedzieć, że będzie to jakiś jakiś przełom. Natomiast analizując to trochę głębiej, no jeszcze bym czekał przed z tym, żeby odtrąbić, żeby odtrąbić sukces. No cóż, jeszcze myślę, że dużo pracy przed, przed policjantami. Pytanie w ogóle jest, pozostaje otwarte, czy ta sprawa w ogóle zakończy się skazaniem już kiedykolwiek. I te pytania na pewno będziemy powielać również w tym programie, a tymczasem nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do trzeciej finałowej odsłony tegoż programu. Do zobaczenia za kilka minut.